Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w terenie, tak naprawdę na naszych poletkach, jednym z naszych poletek, na którym sadzimy tak naprawdę to, co nas nie będzie truło, a co przez lata po prostu wprowadzili nam do naszej diety, co nas truje, zabija, wywołuje szereg różnych chorób. Dzisiaj znanych pod postacią głównie niedoczynność tarczycy. Mógłbym tu wymieniać, ale żeby ten film długo nie trwał, chcę Państwu przekazać bardzo ważną wiedzę na ten temat. Nie wiem, czy ten film nie zostanie usunięty. Jest zabroniony w wielu krajach już od wielu lat. To, co wywołuje choroby typu niedoczynność tarczycy, leśniewskiego krona, zapalenie jelita grubego, otępienie, ogłupienie i tak dalej. Pamięć, przede wszystkim pamięć długotrwałą. Teraz mam nagminnie, już po prostu tych telefonów nie jestem w stanie odbierać, gdyż bym dostał, że tak powiem, raka mózgu. Nie daj Boże. Ale to, co się dzieje w tym momencie u po prostu nastolatków różnych, teraz te były, te matury i tak dalej, to wszystko teraz jest bzdurne, proste, testy wyboru, ale dzieci dzisiaj nie myślą, już nie mówiąc o osobach starszych. I co tak naprawdę nas otępia? Szanowni Państwo, my tu dzisiaj sadzimy rzecz, którą od tysięcy lat ludy, narody słowiańskie spożywały, a które zostało im zakazane około 300 lat temu. Co tak naprawdę my tu sadzimy? My tu sadzimy, Szanowni Państwo, topinambur. Topinambur, sialiśmy tu dzisiaj czarną rzepę, już nie będę pokazywał, bo to są tylko rajki, tośmy siali siewniczkiem ręcznym i tak dalej. Ale co nas naprawdę otępia i powoduje choroby? Nic innego jak ziemniak. Teraz wielu z Państwa powie, jak ziemniak? Przecież go jemy od setek lat. Oczywiście, ziemniak został przywieziony z Europy na wschód przez cara Piotra I prawdopodobnie, oczywiście, żebyście nie mylili, że to był prawdziwy car Piotr I, ale nie wchodźmy tu w historię, bo historia jest tak zagmatwana, że nie będziemy tu wchodzić. Nam chodzi o zdrowie. Szanowni Państwo, cukrzyca typu drugiego, przede wszystkim to, o czym mówię, to jest ziemniak. Ziemniak zawiera skrobię, której my nie jesteśmy w stanie strawić. No chyba, że przyjmiecie pół wiadereczka witamin z grupy B i tak dalej, i to strawimy. Co jeszcze zawiera? O, tutaj wziąłem akurat takiego, to jest jeszcze ziemniak, lekko zielonkawy tak jest. To jest solanina. Tu wytwarza się, wiadomo, ziemniak gdzieś wystaje z ziemi, multum tego jest, kupujecie, obieracie, ktoś tam odrzyna to zielone i dalej. Jest to solanina, jest to po prostu, po co nam to powoduje? Powoduje nam to zdegradowanie układu autoimmunologicznego. Czyli po prostu nasza odporność nie odpowiada. Erytrocyty są eliminowane. Macie te wszystkie choroby, po prostu, o których wcześniej wspomniałem, czyli cukrzycę, autyzmy u dzieci i tak dalej. To jest wszystko spowodowane tym, co zawiera ziemniak. Poczytajcie, nie wierzcie mi na słowo, bo może to usuną, może nie. Co to jest skrobia z ziemniaka? Czy my ją trawimy, czy my jej nie trawimy? Nie trawimy jej, Szanowni Państwo. Ziemniak jest główną przyczyną wszelkich chorób. W dwunastnicy zabija kosmki i tak dalej, trawienne. To wszystko, żadne witaminy, możecie kupować ich na umór. Po prostu brać to łyżkami, garściami te witaminy. Nic Wam to nie pomoże, jeżeli nie wyeliminujecie tego z diety po prostu. Tak samo jak i pszenice. Dzisiejsze pszenice, nie mówię tu o pszenicach starych, czyli samoprzy, płaskórki, orkiszu, jeszcze starego, bo tam jest, poczytajcie jeszcze, amylopektyna. Tak Wam po prostu rzucę. Nie będę się rozpowiadał, żeby ten film poszedł, ale zobaczcie, co to jest amylopektyna, która jest zawarta w dzisiejszych zbożach i tak dalej, i co ona powoduje w ludzkim organizmie. Tak samo jak ten ziemniak. To jest nic innego jak największa trucizna. Dlatego my dzisiaj sadzimy to. Był prawdziwy ziemniak narodów słowiańskich przez tysiące lat. Topinambur. Tu akurat mamy sadzonki, mamy nadmiar. Wysadziliśmy tutaj dzisiaj, ręcznie to kopiemy, bo on jest bardzo mało wymagający. Nawet można go sadzić na glebach lekkich. My tu sadzimy nadmiar. Jeszcze nam zostało ze 400 z 500. Dzisiajśmy tu wsadzili 1200 takich bulwek. Z tego uzyskamy około
4-5 tysięcy dorodnych, praktycznie takich wielkości jak ten trujący ziemniak na jesieni i jeszcze możemy go przezimować, nie musimy go wykopywać na jesieni i w marcu tak samo możemy go kopać i mamy całym rokiem naprawdę bardzo zdrowotne warzywo, które od tysięcy latśmy jedli, tak jak czarna rzepa, jak już wcześniej wspomniałem, która została zakazana. Ziemniak jest to nic innego, szanowni państwo, jak pokarm niewolników. Doczytajcie, póki jeszcze ten internet istnieje. Po co to było zrobione? To było do karmienia niewolników, żeby po prostu pamięć i tak dalej, otępienie wchodziło w to społeczeństwo, żeby nie myśleli, kto tak naprawdę ich grabi. Nie wierzcie mi na słowo. Pomyślcie, teraz taki szybki test. Jak zjecie te ziemniaki, z dodatkiem, ziemniak nie łączy się z niczym, nie da się go zniwelować żadnym innym po prostu pokarmem, jeżeli go połączymy. Pomyślcie, zastanówcie się, jak zjecie tych ziemniaków, to czy czasami przez godzinę, dwie, nieraz trzy godziny nie jesteście otępiali, ospali, nic wam się nie chce, byście się tylko położyli, ktokolwiek by chciał cokolwiek z wami zrobić, bylibyście obojętni. Tak to jest, szanowni państwo. To jest dla waszej rozwagi, ale co innego. Ja wam teraz powiem, bo ktoś powie gotowany, pieczony, frytki. Nic gorszego. Najgorszy jest pieczony, gotowany, przepraszam, pieczony i frytki. Dlaczego? Gdyż wyparowuje woda, a w miejsce wody wchodzą te tłuszcza. Żeby to jeszcze było pół biedy, smażone na smalcu, to jeszcze pół biedy, ale większość frytek i tak dalej w tych różnych fajnych restauracjach, gdzie serwują tam kotleciki, fryteczki i tak dalej, jest smażone na transtłuszczach, czyli olejach zupełnie przetworzonych. To wchodzi i powoduje szereg chorób. Trójglicerydy w górę, cholesterol w górę, oponki, ludziki, Michelin. Nagminnie, wystarczy, nie potrzeba się rozglądać. Wystarczy iść ulicą i obserwować to. Szanowni państwo, to jest trucizna. Zastępujcie to topinamburem. Taki topinambur bierzecie gdziekolwiek, dołek 10-15 cm, zasypujecie. On nie potrzebuje, on sobie poradzi z chwastem, ze wszystkim. My tu mamy akurat takie poletko, poplon i on będzie nam rósł. Wyrosną piękne, po prostu długie, że tak powiem, na metr, 1,50 m łodygi. Mamy to na jesieni, wrzesień, październik, wykopujemy, możemy go przezimować, możemy go w zimę nawet wykopać, jeżeli jest w miarę miękko, jest minus 5, możemy go wykopać, wziąć do domu, rozpuścić, bez problemu go ugotujemy. 10 minut, 15 gotowania, pieczenia i macie zdrowy produkt. Co on jeszcze powoduje? To jest dla cukrzyków. Właśnie to, co wywołał ziemniak, te cukrzyce typu drugiego, to ten nasz topinambur zniweluje. Jeżeli odstawimy to, odstawimy pszenicę, to wtedy będziemy po prostu, nawrócą się te wasze choroby wywołane, które kiedyś nie istniały. One po prostu znikną. Odwrócicie cały ten system. Ale co jeszcze powoduje ten ziemniak, żeby tak to już nie przeciągać? Oczywiście powoduje zanik wchłaniania jodu do organizmu. I tak jak możecie stosować płyn Lugola i tak dalej. Nieraz mówimy, ten płyn Lugola. Oczywiście, można go stosować przez skórę, ale każdy myśli, że niedoczynność tarczycy i tak dalej, to jest tylko brak tego jodku, potasu dla naszego organizmu. W całym organizmie zachodzą miliardy różnych po prostu funkcji chemicznych, że tak powiem, w ciągu dnia. I każdy organ, każda komórka pracuje na tym jodzie. A to, co się tutaj znajduje, w tym diabelskim owocu, nie wpuści tego jodu do waszego organizmu i wywoła setki różnych chorób. Także strzeżcie swoje dzieci przed frytkami, wszelakimi różnymi wyrobami z tych ziemniaków, a będziecie zdrowi. Dziękuję serdecznie.